chciałem sobie trochę odpocząć, pograć w inną grę. A z racji takiej, że nie mam zapału do innej gry, to odpalam ponownie Spidermana. Zostało nam jeszcze do nadrobienia. Sporo tematu po poprzednim odcinku, kupiliśmy fajne, obecnie go przetestować. No, może to leczyć. To już będzie wszystko. Taskmaster? Co kurde? Coś o laboratorium. Wiesz, gdzie może być? Nic o tym nie ma. Osborn kazał Fiskowi wszystko usunąć. Mam tylko faktury z Fisk Contractions. To usłyszeliśmy w poprzednim odcinku. Znając Fiska, zachował je, żeby móc szantażować burmistrza. Robi się chłodno. I wejdę do śpiewu. Bez zbędnej zwłoki. MJ, jestem w drugiej lokacji. Dasz wiarę, że te demony cały czas łażą w maskach, nawet kiedy nikt nie patrzy? Ciekawe, jak się rozpoznają na zebraniu. Próbuję rozgryźć ich plany, a ty pokrzyżuj im szyki, co? Jeszcze raz. Czego się nie spodziewałeś? Jak jestem sam. Posz. Muszę wyciszyć to. Już wiedzą. Ha ha ha!
ciekawe, jak we mnie strzelił, czy to by się odbiło, czy nie. Au, dobra, to nie. Wow, wow. Au. Au, no nie. Dorde. Idziesz spać. Dewiacje na Bałtyku, lody lody na Patyku. Zabij łeb. Idź spać. Co jest? Co on robi, kurde? Halo. Czas na zmianę warty! Świetnie! Wasi poprzednicy byli w ciężkiej formie! Wow, ej, wyłącz mi ten aparat, no. Pięknie. Ktoś?
MJ, wezwij policję. Wszystko zabezpieczone. Dobra robota. Zawsze dobrze pozbyć się broni z ulicy. Dobra, yeah. Mamy to, idziemy się bawić dalej. Jestem za demonem. Sorry za przerwę. Spider Hacker, lecimy. I przy okazji od razu zrobimy pierwszą tutaj stację. Skoczmy tę stację, bo już mnie to męczy. Fajne tylko pająka na plecach. Dobra. Wait, jeszcze tutaj zrobię jedną rzecz. Chwila. Czemu to mi nie chce działać? Wait a second, już. Jedną rzecz tylko patrzę. Dobra. Zainstalowaliśmy na tym terenie pełno energooszczędnych LED-owych billboardów. Pięknie. Stacja bada ich działanie. Oby dzięki zaoszczędzonym w ten sposób pieniądzom Oskorp kontynuował program. Typowe. Oskorp zignorowało specyfikację i zwiększyło napięcie w billboardach. Jak czegoś nie zrobię, mogą eksplodować. Jeśli ktoś przez to ucierpi, te stacje na pewno czeka zamknięcie. Muszę użyć elektrosieci, żeby wywołać spięcie i powyłączać ekrany. Mam naprawdę niewiele czasu. What's next? Muszę wyłączyć każdy ekran osoby. Naga ma teraz nieskończoną sieć, no nie? Co ze sztuką ręcznego malowania szyldów? Jest! Teraz, gdy nie ma już zagrożenia, Oskorp może lepiej ustawić napięcie. I nie da się zaprzeczyć, że oszczędzili dużo kasy. To dla nich najważniejsze, więc stacja raczej przetrwa. Szybkie to było, łatwe, fajne. Dobra. Oskorp Tower? A po cholerę. A, żeby zostać hakerem. Raz, tak też mówiłem. Tak jak też mówiłem, skończmy już tę stację, naprawdę. Nie chce mi się tu latać już miliony razy po tych stacjach, więc... Zróbmy tą ostatnią i miejmy już tę stację z głowy, przy okazji też achievement zrobimy i zrobimy sobie misję poboczną z Tombstone'em. Tak, Spider w moim nosie. Jest to w tobie, lubię. Ciągle się rozwijasz. Wielkie dzięki, panie przy... A, szybko. Polu. Możesz mówić Taskmaster. Taskmaster, bo co? Bo walczysz z Tasakiem? Grupa najemników popełnia przestępstwa w całym mieście.
Ci najemnicy nie są przypadkiem twoimi ludźmi, prawda? Nie. Wiem tylko, że dostaną grubą kasę za tę robotę. No chyba, że ich powstrzymasz. Co będziesz z tego miał? Ja mogę oglądać i się uczyć. Ciekawe. O mój Boże. Pamiętasz eksplozję rury parowej, kiedy byliśmy dziećmi? Mama chciała, żeby ta stacja zapobiegała takim wypadkom. Monitoruje ciśnienie w rurach i wskazuje wrażliwe punkty. Odczyty ciśnienia niebezpiecznie rosną. Muszę coś z tym zrobić i to szybko. Satelity Oscorp robią zdjęcia sejsmiczne. Wszystko na grę 8, gdy jestem w tych punktach, nie? Jeśli mocno uderzę w ziemię w odpowiednich miejscach, Magic, pokażą mi, gdzie wzrosło ciśnienie. Taki wzrost ciśnienia oznacza zwykle zatkane zawody. Gdy już je znajdę, kolejne uderzenie o ziemię powinno je odetkać. Dostroiłem soczewki na potrzeby zadania. Czerwony oznacza wysokie ciśnienie, niebieski normalne. Okej, okay, ruszam. Muszę spaść na ulicę z odpowiednio dużym impetem. Znalazłem punkt zapalny. Pięknie, no. Udało się, ale takich obszarów jest więcej. Muszę znaleźć pozostałe punkty zapalne. Uderzę o ziemię gdzie indziej, żeby dostać odczyt. Nie mam dużo czasu. Gdyby Oscorp korzystało ze stacji Harego, problem zostałby wykryty dużo wcześniej. Oczywiście, jeśli dojdzie do wybuchu, obwinią Harego. Yeah. Gotowe. Ale to jeszcze nie koniec. Szybciej. Widzę punkt. Z najmocniejszym hukiem mówię. Yeah. Tak też mówiłem. Zawsze dobrze spuścić trochę pary. Gdyby w życiu to też było takie łatwe. No. Stacja Achievement? Karego zapobiegła potężnej eksplozji. Za wszystkie stacje? Fajnie by było. Całkiem nieźle mi poszło. To będzie siódmy achievement mój w tym dniu. Nie ustanę? Tego ja nie przewidziałem. Nie widziałem. Udajmy się tam. Trzy. Ładny skok. Beat. Oddziały naziemne, tu centrala. Podjęte merdury ze straży pożarnej. Demony atakują placówkę Romeo. Dajcie wsparcie. Hej, chłopaki, straszycie gołębie! Au. Wyglądam to jak szoker, nie? Leć! Nie musicie mi dziękować, chłopaki! Chociaż w sumie wypadało. Woohoo!
siedzą już, no. Pora na moją specjalną metodę rozwiązywania konfliktów. Pańczy rzut traf 5 przedmiotami? O to chodzi? Tak, o to. Au! 2 ukończenia? Czy mogę jeszcze rzucić? A pod 2 jest wykończenie. O to chodzi. No i ciut. Jakie to złomieszcze? Tu jest. Demony i Sable. Nie wiem kto. Też nie wiem kto. O, baza, można się tam udać zaraz. A nie trzeba. Trochę daleko, dobra. Wiem już zupełnie, tak, tu jesteśmy. Pomania z demonami, kurde, będę miał jeden tylko. Ta stacja bada burzę i stanowi zabezpieczenie dla reszty. Stacje są wrażliwe na pioruny. Uderzenie skasowało... O, i nagle jest burza, wow! Dlatego w razie niebezpieczeństwa automatycznie wysyłają je na serwery Oscorp. Upewnij się, że działa, dobra? Zbiera się na burzę, a automatyczne przesyłanie nie działa. Nie mam czasu na pisanie kodu. Będę musiał ręcznie połączyć koncentratory danych. Potem wdrapię się na szczyt budynku Oscorp i dostroję odbiorniki. Pierwszy koncentrator mam nad głową. Soczewki powinny podświetlić koncentratory na czerwono. Mam. Teraz muszę je wszystkie połączyć. No tak, kiedyś też jakie było zadanie. Rany, robi się tu nieciekawie. O kurde. Żeby tylko między oczy nie trafiło i w ogóle. Chociaż... Mam tu z metalu, no nie? W razie, że wół się wzmocni. Sprężę, to będzie po mnie. Ładnie tu. Au. Fajna spas. Au. Fajne są te kobiety. Ładnie to wygląda. Zwłaszcza, że kocham fiolet. Ajajaj. Wyżowiec Avengers? Wyżowy? Możliwe. Tam jest Avengers, wieżowiec, tam był chyba Oscorp, no, tu po lewo jest Avengers. A tak śmiertelnie? Nie gadaj, że od początku całe, nie. Zbiorników naładowała mnie dodatnio, w każdej chwili może mnie trafić pion. Mój ładunek rośnie. Jak się nie sprężę, to będzie po mnie. Walnie mnie.
zamiast. Pamiętam to. To nie jest Stark Tower. To jest początek, kurde, belemole. Ładunek rośnie. Jak się nie sprężę, to będzie po mnie. Tam już byłem, no. Nie wiem czemu czytałem smoczy o przewrótanie pajęczy. Chroni mnie warstwa izolacyjna w kostiumie, ale nie na dłuższą metę. Mogę założyć tamten swój ospolny na metę, nie? Na... o, pioruny. Nie! Walnie, walnie, walnie! Sanctum. A tu powinno być Sanctum, nie? Przecież to Nowy Jork. To jest wieżowiec Avengers, no to czemu miałoby nie być Sanctum Sanctorium? Umiem sobie to wszystko naukowo wytłumaczyć, ale i tak czuję, że cały wszechświat się na mnie usiął. Czy to jest Sanctum? No tak, nie widzowie? O, Fisk. Tu też walczyłem. Wygląda tak jak w mojej serii. No, Big Ben? Tak? Nie, w Nowym Jorku jest Big Ben? Tak, tam jest Big Ben. Zrobiłem mu zdjęcie. Myślałem, że to w Anglii jest. To już w kłamstwie. Szybko, Spider! Ostatnie sekundy już. Tak, też sami widzieliście? Au! Miasto jest jak jedna wielka lampa owadobywcza. Mogę co? Gdzie? A zawsze to przyspiesza, nie? Hajs? Gdzie? Ała! Osborn. Tu przypadkiem nie było tego ataku? Aj. Blisko śmierci, no.
nie usmaży się jak frytka. Już dwa razy się usmażyliśmy. Nie, raz. No. O nie. O, skąd tu gdzieś jest Stark Tower? Wybacz! Oj! Aj! Zwalniajmy. Tam jest Stark Tower gdzieś. No by to było już ostatnie, no. Przeciąłem to? Prawda? Jest. Zamknąłem obwód. Au. Ludzie się nie boją, kurwa, w burze chodzą sobie po Nowym Jorku, nie? Muszę je odwrócić od satelita i skierować na siebie nawzajem. Kościół z mojego multiversum. Dobra, gdzie teraz? Kolekso. I albo tam, albo tu po lewo. Tu. Teraz to chcę zrobić. What? Co? Co chcę zrobić? No, nie mogę tego obrócić w żaden sposób. Szlak! Nie wiem, co mam tu zrobić. Wejść do tego, czy co? Nie wiem. Nie rozumiem. Jak wytłumaczyli, że w ogóle. Podejść co? Co mam zrobić? Nie wiem, walę to kurde. Nie wiem, co mam zrobić. Thank you.
skórne. Co mam z tym zrobić? Ja jestem głupi, ja nie rozumiem. Co mam tu zrobić, kurde? Nie rozumiem. Nie wiem. I co, jestem tu. I co teraz? Nic z tym nie mogę zrobić, no. Nie zepsuł te kurde. Zepsute. Zepsuła mi się gra, bo nic nie mam do... No nie wiem, no. Kurna. To chyba trzeba w kolejności tak w ogóle. No to jest, i tam jest mój ten. No i tam coś jest Oscar. No to jest kurde z mojego save'a. Tu jest to, gdzie byłem z Gwen. Co? Ja bym gdzieś z Gwen? Ja skądże? Co mam tu zrobić? No nie mogę! Nie mogę! Co? Co kurwa? Co? Co mam tu zrobić? To jest hit. Akcje, no. Co mam tu zrobić? Co? What? Co? Nie wiem. A ja nie wiem. Coś mam. Klikam Q, klikam F. Nic tu się nie dzieje. Apoa! Może o to chodzi? Nie wiem, serio. Nie wiem. Wolne stacje badawcze, no to chcę to zrobić. No. Ja nie mogę. To się nie da połączyć. Nie wiem, ja jestem jakiś. Nie wiem, stamtąd może muszę jeszcze nacelować na inne, ja nie wiem. Serio, widzowie. Mam pustkę w głowie, nie wiem co mam zrobić. W Spider-Manie mam już przegrane 15 godzin. Cieszę się bardzo. Z tego powodu lecimy do sklepu. Nie? No, to najwyższy punkt. Świeci tam gdzieś.
Może to po prostu ja muszę obrócić w każdą stronę, no. Tak mi się wydaje, nie wiem, byłem tam przed i nic nam się nie da zrobić. Wydaje mi się, że to jest jedyna opcja, jedyne rozwiązanie, no. Dobra. Skorp, nadchodzę. Tak łatwe, proste zadanie, a ja byłem tak tępy i latałem gdzieś, szukałem. Udało się! Jest! Pająk utkał sieć danych. Ale zajebiście to wyglądało. Wszystkie dane trafiają na serwery Oscorp. Ocaliłem pracę Harego. Teraz w końcu mogę się gdzieś schronić. Zadania i rozwój jest osiągnięcie. 7 osiągnięć dzisiaj. Essa. O mój Boże. Dobrych mam pod dostatkiem. Właśnie opublikowałam artykuł. Oscorp ogłosił, że stacje Harego dostarczają cennych danych i zostaną w pełni dofinansowane. Żartujesz? To świetnie. Tylko jak to przekazać Haremu? Nigdy do mnie nie oddzwonił. Dziwne. Wiem, jakie to dla niego ważne. Jego mama byłaby dumna. Naprawdę się dla niej postarał. Ty też trochę pomogłeś, Tygrysie. Dobry z ciebie przyjaciel. A z ciebie przyjaciółka. Harry o tym wie, gdziekolwiek jest. Tygrysie. Jak to wiecie dlaczego? Zajmując sobie wyzwanie. Ponieważ... Albo pierw to. Ponieważ w Spider-Manie 1, 2 i 3 Tobia Maguire też MJ mówiła Tygrysie do Spider-Mana, a w Homecoming Betty Brown powiedziała też łapich Tygrysie, raczej pająku do Spider-Mana. I to, sorry, to było w No Way Home. Tak, więc... Dobra, tędy mogę się dostać do gabinetu Osborna. Nie mogę tam wejść, dopóki nie wyłączę modułów bezpieczeństwa. Jeśli mnie zobaczą, zamkną cały budynek. Nanotechnologie? Mógłbym chyba schakować moduły sieci bezpieczeństwa z zewnątrz. Są kable sieciowe. Po nich trafię do modułu bezpieczeństwa. Kurde, no. No i proszę, moduł bezpieczeństwa. Wygląda na to, że są 4 dookoła budynku. To powinno ułatwić sprawę. Myślałem, że będzie łatwo. Dobrze, byłem. Tu. What? No, mi się coś popieprzyło, no. Tu mi się coś zepsuło. Widzę. Czym mam ci to rozłupać, kurzy debele mole? Czym?
Co mam tu zrobić? Co? Agenci, ktoś przejmuje jeden z naszych podsystemów. To przez... Uruchamiamy protokół Delta. Rany, już dosłownie wszyscy mają drony. Oddziały Tejmun, jak sytuacja? Na zewnątrz jest czysto, teren czysty. Czyli nawaliło programowanie? Nie wiemy, badamy sprawę. Najlepiej zachowajcie czujność. No i jest. Cholera, kolejny podsystem się wyłącza. Ktoś mi to dziś nie idzie. Niech ktoś zajrzy na 85 poziom. Przyjąłem. Ptaszek poleciał. Muszę spadać. Hej, MJ, jestem trochę zajęty. Streszczę się. Wiem, gdzie szukać czarosa Tandisza. Jeśli się z nim spotkam, powinnam go nakłonić do powietrza. Skoro wiedział o Delaney'u, pewnie wie też coś o Michaelsie. Okej, tylko nie rób niczego ryzykownego. System hacking. Nieźle. Teraz mogę się dostać do gabinetu Normana i poszukać informacji o Morganie Michaelsie i o oddechu diabła. Na zewnątrz jest czysto. Czy mamy zamykać? Jeszcze nie. Pan Osborn jest w trakcie ważnej rozmowy. Ale szukajcie dalej. Ktoś na pewno tam jest. Raczej już nie. Moment. Przełączam na rozwieczną linię. Jestem o krok przed tobą, Wilson. Moi ludzie przetrząsnęli twoje akta. Jeśli spróbujesz ujawnić naszą umowę, cóż, twoje słowo przeciwko mojemu. A to nie ja siedzę za kratkami. Zaraz. Norman rozmawia z Wilsonem Fiskiem? Posąg Nio? O czym mówisz? Posąg Nio z domu aukcyjnego. Rozmawiają o teczce, którą znalazła MJ. Prawdopodobnie twój komputer znał odpowiedzi. Bingo! A ładnie tu. Biuro zborne. No, nic tu nie mogę zrobić znów. O, GR27. Dr. Morgan Michaels jest głównym badaczem. Lokalizacja laboratorium jest wymazana. Automatycznie sterowany CRISPR. Gdyby to faktycznie działało, mogłoby wyleczyć każdą chorobę genetyczną. Mukowiscydozę, chorobę Huntingtona. Czyżby Lizard? Czyżby Resident Evil Biohazard 7? Sprawdźmy. Michael nosi jedyną próbkę zawsze przy sobie. Gdzie jest Evil? Znajdziemy Michaelsa, znajdziemy podter diabła. Ta Osborn się tu pierdolczy. Jednak o, magicznie się pojawiłem za Oscorp. Jej, super zabawa. Magic. Hej. Jest. MJ, posłuchaj. Oddech diabła wcale nie miał być bronią. To lek na zaburzenia genetyczne, ale póki co jest niedopracowany. Zamiast uzdrawiać ciało, rozdziera je. Musimy odnaleźć doktora Michaelsa. Nie wierzę, że Sable zdoła powstrzymać coś tak groźnego. 15,5 godzin czas gry. Pewien trop. Charles Standish jest w placówce Sable w Central Parku. Jeśli ktoś wie, gdzie znajduje się Michaels, to właśnie on. Próbuję do niego dotrzeć. Dotrzeć? Tam jest pełno strażników. Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Zakraść się do bazy przy Sable? To nie jest dobry pomysł. Lepiej wrócę do Central Parku. Co tam może być? Wygląda ciekawie. O, jeszcze dziś. Grajmy tym strojem. Centrala Sable, proszę o meldunek z Midtown North. Centrala Transporter Bravo atakuje demony.
doktor dzwonił. Peter, o. Miałem objawienie. Klucz leży w umyśle. Spójrz na mnie. Umysł o nieograniczonym potencjale, uwięziony w starym, zmęczonym ciele. Pomyśl, ile mógłbym osiągnąć, gdybym się z niego uwolnił. Tworząc interfejs neuronowy, powinniśmy odważnie szukać czegoś więcej. Byłem tu już kiedyś. Możliwości kopiowania naszych marnych ciał. Wejść w głąb umysłu. Wytyfy. Gdzie jesteś, MJ? No aj, nie znało jak MJ. Aby krótka kasyń. Tam jest pełno strażników. Jak chcesz do niego dotrzeć? Bardzo dyskretnie. Muszę lecieć, partnerze. Standish gdzieś tu jest. Muszę jakoś ominąć strażników. Pora sprawdzić, czy przynęty od Pita działają. A oni są kurde ślepi, nie? To co? Demony zabijają wszystkich związanych z oddechem diabła. Standish jest w niebezpieczeństwie. Mam to. Wiedziałam. Muszę się dostać do namiotu. On jest zły. Bo idzie se i nikt go nie kontroluje. Sas. Standish jest bezpieczny. Zablokujcie łączność. Nie chcę żadnych przecieków o Michaelcie ani o obydwu diabła. Tak jest. Denerwuję się. Standish musi coś wiedzieć o doktorze Michaelsie. Kurna. Fuck. Muszę się dowiedzieć, dokąd. Ja. Tak też można, no? Ciężej iść. Odpalcie ten wóz. Miał być na przedmieściach godzinę temu. Przyjąłem. Ruszamy. Chłop się. A oni są ślepi, że nie widzą w lusterkach, kurwa, nie? Macie, bawcie się tam. Bawcie się, mam nieskończoność tego gówna. Brawo i Charlie są już gotowi do przeniesienia do... Do... Centrala, u nas czysto, powtarzam. Coś ważnego. No i to bardzo, i znowu będę musiał kurwa latać. Żyjówki.
Było trudno, było ciężko, ale sobie daliśmy radę, no. Zaraz będzie godzina nagrania, co jest? Ten sam kubek, co był u Charles, Flood. Charles, gdzie jest doktor Morgan Michaels? Licie przysłał. Prawda? Nie. Jeśli chce mnie zabić, powiedz mu, żeby zrobił to sam. Nie pracuję ani dla demonów, ani dla Sable. Jestem reporterką. I tak jak ty, chcę powstrzymać Lee. Watson, słyszałem o tobie. Ej, dźwięk był za wcześnie. Sable nie chce mnie słuchać. Trzyma Michaelsa w Bowen. Jutro w południe mają go przenieść do nowej kryjówki. W ogóle jej nie obchodzi Grand Central. Grand Central? Kiedy byłem uwięziony przez demony, słyszałem, jak mówiły, że chcą. A co takiego, Charles? Czego demony szukają na Grand Central? Co to? Oj, Peter. Charles! Co u licha? Nie był agent Sable. Zdecydowanie nie był. Sorry, Charlie. Okej, okay, pora czekaj! Spalić. On coś wie o... No już wiedzą, że Spider jest bebe. Chyba zabujałem się odrobinę za daleko. MJ jest na mnie zła. Rozładować napięcie. Rozładować napięcie. Właśnie dlatego się rozstaliśmy, wiesz? Myślałem, że rozstaliśmy się, żebyś mogła się skupić na karierze. Rozstaliśmy się, bo traktowałeś mnie jak dziecko. MJ, nie rób tego, nie rób tamtego. To zbyt niebezpieczne, MJ. Może i nie mam tajemniczych mocy, ale nie jestem ze szkła. Wkradłaś się do środka bazy pełnej... Wiesz co, możemy zejść teraz z tego tematu, proszę. Dowiedziałaś się czegoś o doktorze Michaelsie? A ja nisko Dobra, może nisko. Dobrze. Michaels jest gdzieś w Bowery, a więc Sable przenoszą go jutro w południe. Cudownie. Coś jeszcze? Na moment przed moim wejściem Smoka wspomniał coś o Grand Central. On, nie... Nieważne. Peter, muszę spadać. Mam deadline. Deadline? Peter. Po tym wiem, że wciąż się gniewa. Peter. Brawo, superbohaterze. Dobra, w następnym odcinku to coś zrobimy jeszcze. Dziękuję za oglądanie i obskoczę w następnym odcinku parę miejsc Lubina.